Z reguły nie jestem fanem męskich mainstreamowych premier ostatnich lat. No i chyba nic się nie zmieni. Zapraszam. Wayne Parfum otwiera się naprawdę obiecująco. Jest utrzymany w takim niebieskim klimacie znanym z na przykład Blue de Chanel, Savage'a, Dylan Blue na przykład. Jest taki świeży, nowoczesny, trochę metaliczny. Połączenie według spisu nut grejpfruta i lawendy i według mnie jeszcze odrobiny neroli, wydaje mi się, że neroli jest tam obecne, daje wrażenie takiej czystości, wręcz proszku do prania, może nawet tak mi się kojarzy. Właśnie może stąd ubzdurałem sobie to neroli, bo neroli zawsze kojarzyło mi się z zapachem proszku do prania i tutaj jest właśnie coś podobnego. A może serio neroli tu jest. Oprócz tego mamy jeszcze trochę takiego pikantnego, świeżego imbiru, trochę zestu z cytryny może, trochę kadzidła, tak mi się wydaje i sprawia to, że zapach skręca odrobinę chyba w kierunku moich ulubionych niebieskich perfum, czyli Blue de Chanel. W tle mamy odrobinę słodyczy w stylu gumy balonowej, co sprawiło, że zacząłem trochę się niepokoić, jak będzie wyglądało serce i baza, bo motyw gumy balonowej w perfumach to nie jest coś, co lubię. Jest w ostatnich latach tak namiętnie eksplorowany. Dzięki Paco Rabanne, dzięki naprawdę, że żygam już nim, poważnie. Mam wrażenie, że jakieś 3/4 męskich premier obecnie tak pachnie i opiera się właśnie na tym gumobalonowym motywie słodkim. No z pewnością wiecie o czym mówię, wiecie jak pachnie Invictus, wiecie jak pachnie większość obecnych męskich premier, właśnie tak. Co nie mijam jakiegoś kolesia na ulicy, to pachnie on właśnie jak taka Invictusowa guma balonowa. W sensie, nie wiem, no, nie można zrobić już męskich perfum, które wyróżniają się czymś pośród innych, które są chociaż odrobinę oryginalne. No ale najwidoczniej, no, nie bez powodu takie perfumy się robi. No, sprzedaje się to. Ludzie lubią pachnieć gumą balonową. Także spoko, no dobra. A może trochę się nakręciłem, bo tutaj w przypadku Y Le Parfum jest to tylko tło. Nie ukrywam, że wszystko tu ze sobą współgra i pachnie to naprawdę fajnie. Przynajmniej w otwarciu. Bo niestety dalej jest to, czego się obawiałem, czyli takie wysładzanie. No, po godzinie zapach się wysładza i wysładza się oczywiście tak. Syntetyczny, drażniący motyw gumy balonowej. To coś, co motywem przewodnim tych perfum, niestety. Co gorsza, po jakichś 3 godzinach od aplikacji zapach staje się już bardzo delikatny. Tak naprawdę bardzo delikatny. Myślałem, że to może problem z moją skórą, ale widziałem na Fragrantice, że sporo osób narzeka na jego parametry, więc podejrzewam, że tak ten typ tak ma. Po jakichś 5 godzinach od aplikacji na mojej skórze do głosu dochodzi baza, i baza jest tu naprawdę przyjemna. Mamy odrobinę tej gumy balonowej, ale mamy tu też coś w stylu jednych z moich ulubionych, takich bardzo uniwersalnych perfum, czyli Allure Homme Sport od Chanel. Takie ozonowe, świeże, metaliczno-mleczne, aldehydowe nuty. Mamy również lawendę, co było zaskoczeniem dla mnie, bo wcześniej aż tak bardzo jej nie czułem, co w bazie. I sporo kumaryny. Czytaj tonki. Przez to, co mnie trochę zaskoczyło, nawet może bardzo mnie to zaskoczyło, baza przypomina mi trochę klasyczny Le Mal od Jean-Paul Gaultier. Więc to zaskoczenie. Pozytywne. No ale co mi po świetnym otwarciu, skoro trwa ono kilkanaście minut, co mi po przyjemnej bazie, skoro jest ona wyczuwalna z odległości, nie wiem, 0,5 centymetra od skóry, skoro to serce jest naprawdę kiepskie, no dla mnie jest kiepskie, jest syntetyczne, jest guma balonowe. Nie, może dlatego, że jest to już, może dlatego, że jest to już tak przeruchany motyw, że już mam tego dość po prostu, więc może dlatego mi się nie podoba. Nie znam innych wersji Y, ale jeśli pachną podobnie,
a według użytkowników Fragrantiki tak jest, to jeśli jesteś fanem perfum w takim klimacie, to wypróbuj raczej wersję EDT albo wersję EDP. Le Parfum zdecydowanie za szybko się wycisza, staje się wyczuwalny praktycznie blisko skóry. I co z tego, że ma bardzo dobrą trwałość, skoro cię nie czuć? No. No, po to nosimy perfumy, żeby było nas czuć zazwyczaj, a szczególnie takie perfumy. No i tak, jeśli chodzi o końcową ocenę, to za bardzo dobre otwarcie i przyjemną bazę dostaje ode mnie 4 na 10. Aczkolwiek jeśli lubisz perfumy w stylu Invictusa, takie gumobalonowe właśnie, i nie przeszkadza ci, że zapach szybko traci swoją moc, możesz dodać sobie spokojnie, myślę, ze 3 punkty. No albo jeśli masz bardzo łaskową dla perfum skórę i ma na tobie lepsze parametry niż na mnie i na większości ludzi, także spróbujcie. Jeśli jesteście fanami, jeśli lubicie takie gumobalonowe, łatwe do noszenia perfumy, to sprawdźcie. Może wam się spodoba. Dziękuję i pozdrawiam.